Witajcie moi kochani na kanale Żyj Każdą Chwilą. Jak słyszycie, Monia nadal jest chora, ale nie chcę o tym dzisiaj gadać. Wiecie dlaczego? Bo jak się za dużo narzeka, o może tak, to jest gorzej. Więc nie będziemy narzekać, dzisiaj robimy pyszne kotleciki mielone. Będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, docenienie. Docenienie, tak mi się wydaje, że to jest w sumie dobre słowo. Docenienie mojej pracy. Robię to z myślą, mówię o moich dzieciach, ale także z myślą o Was, więc będę naprawdę bardzo szczęśliwa, jeżeli będziecie subskrybować mój kanał, oglądając moje, naciśnięcie dzwoneczek, będziecie otrzymywali powiadomienia o przepisach. Please subscribe my channel, press the bell on the right side, I'll be very grateful. Więc już koniec gadania. Jak będziecie chcieli się więcej dowiedzieć, co tam u Moni, możecie jak już coś trzymać kciuki za to, żebym wyzdrowiała, bo idzie, powiem wam szczerze, ciężko. Ale mówię, wszelkie pytania, śmiało mówię, zadawajcie, będę odpowiadała. W każdym bądź razie lecimy do kuchni. Lecimy do kuchni. I będziemy robić pyszne klopsy, koteciki mielone. Moi kochani, będziecie potrzebować dwie bułeczki lub chlebek. Ja mam chlebek, to nie ma żadnego, mówię tutaj, problemu. Do tego kilogram mięska mielonego, dwa jajeczka, dwie cebulki, tak na oko, wiecie, soli i pieprzu, nie będę wam mówiła, ile to, bo musicie mieć tego smaka. 1/4 szklanki zimnej wody, olej i bułka tarta. Ok, napiję się herbatki, piję swoją szałwię, ale powiem wam szczerze, że chyba ogólnie mam anginę. Pierwszy raz w życiu, nie wiem czasami, czy to nie jest po wizycie u dentysty, że jeszcze dostałam opryszkę wychodząc, to jeszcze po tygodniu dziwnie tam, jakoś tam, wiecie, dziwnie ogólnie jest, więc tak jadę na kontrol, ale ogólnie chyba się nawaliłam anginy. Dzisiaj będę miała rozmowę przez telefon z panem doktorem, kazali mi przyjechać, powiedziałam, że no nie ma opcji, bo mam 39 temperatury, więc nawet nie ma co. Ale tutaj jest tak, że wyślę na pewno receptę na antybiotyki, sobie kupię i zacznę brać. Ja powiem wam szczerze, że antybiotyk brałam około 11 lat temu, więc dla mnie to jest trochę ciężkie, no ale jak trzeba, to trzeba, tak, dla bezpieczeństwa swojego ciała. Bo ja mało co ogólnie, w ogóle prawie w ogóle leków przeciwbólowych nie biorę. No i dobrze, ale teraz to już naprawdę, dobra. Monika pozytywna, jak widzicie, robi naprawdę to z serducha. Robimy klopsiki. Więc teraz tak, otwieram mięsko mielone. Ładnie pachnie. Ja mam mięsko z Tesco, Woodside Farms. Powiem wam szczerze, że ja bardziej lubię je niż z polskiego sklepu. Jak pójdziecie do polskiego sklepu, zapłacicie około 7-8 funtów za kilo. No i dobrze wam nie wymielą. Po prostu będziecie mieć kostki, chrząstki. No jedynie, że poprosicie panią, żeby wam jeszcze raz zmieliła, bo one w sumie mają zmielone. Ale czasami nie chcą mielić, więc stwierdzam, że wolę lepiej kupić mięsko z Tesco, to już lub z innego marketu. Ceny są ogólnie, wszędzie słyszę, kosmo. I tak, tutaj mamy mięsko mielone. Ładnie pachnie, co prawda, że wiecie, ogólnie ja nie mam zapachu, coś tam czuję, ale nie za dużo. Do tego będziemy dodawać jajeczka, całe jajeczka. I tak jak zawsze w krótkim szorcie będziecie mieć wszystko, bo będziemy to smażyć na patelni, a później będziemy trzymać to w piekarniku około 15 minut, ale to wam powiem na końcu. Na razie musimy zrobić
smaka. Do tego dajemy cebulę startą na tarce. Wiecie, nie ma to jak antybiotyk w postaci cebuli. Naturalny też próbowałam, ale nawet jem cebulę, pół cebuli dziennie i nic. I nic, przyczepiło się do mnie. I do tego teraz tak. Dajemy chlebuś. Dajemy chlebuś. A możecie teraz tak zamoczyć chlebek lub bułeczki. Nie wiem, moja babcia, babcia tak, prababcia świętej pamięci, jak nie miała bułeczek, to po prostu dawała chlebek. Więc ważne, żeby było jakieś pieczywo i trzymcie około 15 minut w mleku lub we wodzie. Teraz, moi kochani, oczywiście podstawa, sól i pieprz. Poleciałam właśnie do tureckiego sklepu, bo nie mieli pieprzu w jednym sklepie, w związku z tym zasuwałam do innego. Trzeba sobie łapcie wymyć. Oczywiście takie kotlety mielone możecie śmiało serwować sobie z mizerią. Ja akurat nie będę miała mizerię. Fasolkę szparagową. Kupuję taką w słoiczku, bardzo smaczna, i robię ją z masełkiem, z bułką tartą. Jeszcze propozycję podam jeszcze z jakąś suróweczką. Więc kupiłam pieprz. Właśnie poszłam do tureckiego sklepu i kupiłam pieprz. To wiecie co, mi się no właśnie niczym nie różni. Pieprz jak pieprz po prostu. No i teraz, moi kochani, zaraz sobie municja psiknie. No wiadomo, że tak to wygląda, jak to mięso mielone. Ładne mięsko. Powiem szczerze, zobaczcie, jakie ładne mięsko. No i teraz będziemy solić i pieprzyć. Powiem wam, że dzisiaj akurat mam takiego smaka, że będzie ciężko. Nie chcę przesolić. Nie chcę. Bardziej w sumie bym chciała przesolić, znaczy bym chciała przesolić. Jak już coś, to przesolić, ale nie przepieprzyć, bo pieprz to wiecie, jak działa zaostry. Cyk, jeszcze trochę pieprzu. No i oczywiście, pamiętajcie, im dłużej wyrabiamy, tym mięsko będzie takie, wiecie, bardziej w środku mięciutkie. I do tego nie zapomnijcie o wodzie, żeby dodać nie za dużo. Nie przejmujcie się, jak one są troszeczkę takie, wiecie, jakie są, czyli bardzo takie, jak widzicie, mokre. Nie chodzi o to, żeby klopce były zbite, tylko one mają być, wiecie, no, mięciutkie w środku, soczyste. I teraz dodajemy 4 łyżki wody. Praktycznie to wszystko. I teraz po prostu musimy sobie to powyrabiać. Powyrabiać. Oczywiście mięso dodaję soli. Jak lubicie inne przyprawy, możecie śmiało dodać na przykład przyprawy do mielonego. Teraz powiem, dlaczego ja nie dodaję. Ponieważ wolę tradycyjny sposób mojej prababci. Sól, pieprz, cebulka i bułeczka albo chlebek. Więc będę musiała spróbować. No to jest normalne. Powiem szczerze, że na pewno z pieprzem to wystarczy. Minimalnie. Pieprzu już zdecydowanie starczy, bo zaraz będzie się przypieprzy. No i wyrabiamy sobie. Próbujemy jeszcze raz. Ok. Teraz zaraz będziecie to, będą pytania. Pytania. Będziecie pisać, dlaczego nie myję wszędzie, jak jesteś przedziwiona. Zaraz wyrazisz innych domowników. Mam jeden patent, wiecie? Żeby myć bakterie. Ale mówię, mam dużo wam do powiedzenia. Ogólnie miałam teraz nagrać filmik o
tym właśnie, jakie filmy polecam rodzinne dla dzieci i dla dorosłych. Więc następny odcinek będzie właśnie taki rozrywkowy. Powiem wam i polecę ogólnie naprawdę super filmy, takie wzruszające też z życia, jakie można sobie obejrzeć. Dzisiaj jeszcze jest jedzonko. Później mama Monika robi chillouta i będziemy opowiadać sobie o innych dzieciach. Okej. Wiecie co, masa już jest wyrobiona. Ja sobie teraz wezmę, ale nie dotknę. Okej. I troszkę jeszcze soli. Wiecie, później chłopaki mówią, że mama, ale tu w ogóle takie smaku nie ma, więc no musi być sól, no bo bez soli nie będzie kiwa. Dobra, i starczy. Cyk, cyk, cyk. I teraz, moi kochani, tak. Będziemy robić tak. Wyjdźcie tamtej. Czyli bierzemy sobie kopsiki. I robimy z takie, wiecie, podłużne. Kładamy sobie do bułeczki tartej. Okej. I na talerzyk. Dzisiaj się Monisia wycwaniła. I będą papierowe. Cyk. Mówię, nie ma funkcji przyspieszania, więc jak chcecie, oglądajcie mnie od samego początku do końca. U nas już się ferie skończyły, chłopaki ruszyli do szkoły. Smutno mi jest, no ale co zrobić? Życie. No smutno jest. Ja kocham być z moimi dziećmi, lubię ten hałas, śmiech, przytulanie. Tak czuję się, wiecie, taka samotna. Ale już niedługo będę chłopaków odbierać, bo o 3:30 kończą. Mówię, nie przejmujcie się, jak one są takie, wiecie, bardzo, bardzo mokre, bo o to chodzi. Cyk. I teraz myślicie, co będzie dalej, prawda? Musimy rozgrzać olej na patelni. Podsmażyć. I nastawić piekarnik na 150 stopni, góra i dół. No i będziemy tak przez 15 minut w talerzyku żaroodpornym sobie je podsmażać do końca. Takie, ale na normalnie rolatki. Co do tych moich pączków aniołowych, powiem wam szczerze, że robiłam jeszcze wczoraj. Naprawdę polecam wam, śmiało mówię, wchodźcie na moje przepisy, są przepyszne, zapraszam i będziecie mieć do kawy jak znalazł. Lepsze, wiecie, to takie pączki, niż pójdziecie do sklepu i zapłacicie tylko za cukier. Trochę tych kropsików jest i zaraz wam pokażę. Ja sobie przez ten czas dokończę, bo tak wszystkie mi na patelę nie wejdą. Myślałam, że bułki tartej będzie za mało, ale teraz tak patrzę, że nie. No i teraz będziemy sobie właśnie smażyć na patelni. Efekt końcowy wam pokażę w krótkim ubieszorcie. Jeżeli mówię komuś, to przeszkadza, że wiecie, ten filmik jest taki długi, chociaż nie miałam jeszcze skargi, to ja po prostu nagrywam tak jak potrafię i tak jak wam mówiłam, wszystko robię zwykłym telefonem. Nie użyłam komputera, bo tak jak wam wcześniej mówiłam, nie posiadam, a nie dlatego, że mnie nie stać, bo mogłam sobie taki, wiecie, no nawet laptop kupić, ale może się ktoś śmiać, ja po prostu żyję tak jak ze starych czasów troszkę, a może tak. Niepotrzebna mi, wiecie, nowoczesna technologia do szczęścia, więc daję radę tak. Wiem, że mój kanał się rozrośnie i będę miała 1000 subskrypcji i więcej, więcej, więcej. I wiem o tym, że szczęście się uśmiechnie, a teraz okej, Moniko, zabieramy te kropsiki.
Ja sobie tylko wymyję ręce. Do tego będę to serwowała. Wiecie, możecie takie zestawienie zrobić z kaszą jęczmienną lub z ryżem. I albo z ziemniaczkami. Ja mam taką kaszę. I ona jest bardzo, bardzo dobra. I teraz, moi kochani, tutaj mamy klopsiki. O, to jest moja fasolka szparagowa. Tutaj mam garnuszek właśnie do kaszy. I teraz, moi kochani, jak to wygląda. I będziemy smażyć. I będziemy smażyć. W międzyczasie Monika troszeczkę ucichnie. Posłuchajcie sobie melodii. Jakby co polecam szałwie, jak jesteście chorzy, raz, dwa razy dziennie. Wyłożę teraz brytwankę. Mega brytwanka. I pamiętajcie, talerzyk żaroodporny z otwartą, niezamkniętą klapą. Rozgrzewamy. Wykańczą właśnie moje klopsiki. Temu się olej nagrzewa. Jak już olej będzie nagrzany, to będziemy teraz stawiać. Nie marnujemy wszystko do końca. Pamiętajcie, nie wyrzucamy resztówek, bo teraz naprawdę ceny są mega drogie i trzeba o każdy nawet kromkę chleba tutaj dbać. Tutaj w Londynie bardzo dużo jedzenia wyrzucają ludzie. Ale to się skończy.
Okej, moi kochani, już. Bardzo gorąco. Okej. Teraz, moi kochani, będziemy to na troszkę zmniejszę. Jutro na pewno one będą mnie na obiad z sosem pomidorowym. A dlatego, że postanowiłam sobie, że jutro będę się kurować. Troszkę chcę sobie poleżeć, bo wiecie, czasami chorobę trzeba odleżeć, bo jak nie odleżycie, to może się to skończyć, uważam, i źle. A życie się ma tylko jedno. Pamiętajcie. No i moi kochani, no trochę nam będzie bombardować, prawda? Bo jest troszkę wody, więc to jest normalne troszkę. Mieszamy i tutaj będziemy robić drugą partię. W międzyczasie możemy sobie nagrzać piekarniczek i będzie ok. Więc propozycja, mówię, podania z kaszą jęczmienną lub, mówię, z ryżem. Wiem, że się powtarzam, lub z fasolką właśnie tutaj, z paragową. Nawet jak lubicie buraczki, to też mogą być buraczki. I sobie, wiecie, musimy podsmażyć. W międzyczasie nastawiamy sobie piekarniczek na 150 stopni. Tak, 150. Będziemy je sobie tak podsmażać, aż się zarumienią, i później do piekarniczka. Ja sobie tutaj, wiecie co, mam dosyć jasno, więc zapalę światło, bo ogólnie miałam światło, ale myślę, że tutaj naprawdę na dworze jest ciepło i powiem wam szczerze, że już się nie mogę doczekać, żeby było zimno. Teraz latam z tym telefonem. No nie, wiecie, nie ukryję naczynia. Zawsze jak ja to mówię, zawsze się zbiera. Ja tutaj, jak widzicie, zawsze mam ryż, zawsze mam kaszę jaglaną. Trzymię tu takie właśnie moje płatki owsiane. Bułeczkę taką Monisi wygląda, jak już pokazuję, to muszę się pochwalić, jak Monisia układa. Proszę bardzo. I tak mi wygląda, ja po prostu nie lubię. Nie lubię bałaganu. Więc to jest taka ala, wiecie, moja szafeczka. Tutaj też, jak widzicie, Monisia ma poukładane. Tutaj tak samo. Nierówne rzeczy, słodycze. Tutaj też. Więc wszystko ma jakby swoje miejsce. No i epicentrum o lekarstw. Więc moi kochani, smażymy. Tu sobie często leży żaroodporny. Trzeba je ładnie ładnie pachną, bo świeże mięsko podsmażyć. Przewracamy, wiecie, na drugą stronę. Oczywiście delikatnie. Mięsko jest bardzo delikatne. Ok. Musimy poprzewracać. Trochę tych klopsów, wiecie, co z kilograma wyszło, bo zaraz wam powiem, ile z kilograma tych klopsików wychodzi, ale śmiało, no zależy, mówię, jaka jest rodzina. Rodzina. To zależy od ilości osób, ale jak ja robię obiad,
Staram się, żeby był na 2 dni. A jeżeli nie, no to... To zależy, wiecie, czasami robię na 2 dni, czasami na 1 dzień. Tak jak mówiłam wam wcześniej, lubimy różnorodność. No i moi kochani, żeby dłużej nie przedłużać, musicie to podsmażyć. I mówię, dać do rozgrzanego piekarnika. Pokażę wam efekt końcowy. Wszystkie składniki będziecie mieć podane w komentarzu. Będzie link. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie kciuki za mnie, żebym wyzdrowiała, jak mnie lubicie oglądać. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Miłego dnia.